Wiecie co? A może teraz kwestia życia i śmierci? Bo to jest zadanko oczywiście Stris, ale na niższym levelu niż nasza fabuła, więc możemy dziabnąć, co? Możemy dziabnąć, niech będzie. Geralt, mam problem. Moglibyśmy o tym porozmawiać? Megaskop, tak? Tak, Geralt? O czym chciałaś porozmawiać? Dostałam dość dziwną wiadomość i nie wiem, co o tym myśleć. Kto ją przysłał? Służący Ingrid Wegelbud. Podobno jego pani jest gotowa przekazać sporą kwotę, by ułatwić czarodziejom ucieczkę z Nowigradu. Domyślam się, że nie będzie to bezinteresowna darowizna. Nie. I właśnie tutaj pojawia się problem. Wegelbud chce mnie o coś prosić, ale w tym liście nie podano żadnych szczegółów. Mam się spotkać z tym sługą na targu rybnym, a on mi wszystko wyjaśni. Tylko nie wiem, czy to dobry pomysł. Targ rybny? To zawsze dobry pomysł. Dlaczego się boisz? A co jeśli to zasadzka? Z jednej strony nie chciałabym zmarnować takiej szansy, bo potrzebujemy tych pieniędzy, a z drugiej... Nikt nie wymaga od ciebie, żebyś się narażała. Ja sama tego od siebie wymagam. Rzecz w tym, że przedtem było mi łatwiej. Kiedy nie wiedziałam, jak to jest znaleźć się w łapach łowców czarownic. Przecież mogłaś uciec w każdej chwili. Wiem, ale i tak byłam przerażona. A co jeśli zakują mnie w prawdziwy Dwimeryt? Przecież nie zawsze będziesz w pobliżu. To będzie inny amant. Kim jest ta Ingrid Wegelbud? Wegelbudowie to jeden z najbardziej wpływowych rodów w mieście. Dość nietypowy, bo od pokoleń rządzą w nim kobiety. W tej chwili seniorką rodu jest Patrycja Wegelbud, a Ingrid to jej córka. Znasz ją osobiście? Nie, tylko z widzenia. I z plotek. Jest bardzo popularna w Nowigradzie, bo ma głowę do interesów. Poza tym często organizuje wystawne przyjęcia w ich posiadłości za miastem. Takie imprezy to zapewne jeden ze sposobów prowadzenia interesów. Pranie brudnych pieniędzy. Trzymaj się od tego z daleka. Nie podoba mi się to wszystko, ale skoro się uparłaś, nie zostawię cię z tym samej. Dziękuję. W jaki sposób masz się skontaktować z tym sługą? Napisał, że rozpoznam go po niebieskim kaftanie i pęku kluczy przytroczonym do pasa. Mam go zaczepić i zapytać o cenę pstrągów. Po ile te pstrągi? Jak myślisz, czyj to pomysł? Sługi czy samej Ingrid Wegelbud? Zakładam, że Ingrid. Służący mają mniej czasu na czytanie powieści awanturniczych niż wielkie damy. Chyba lepiej będzie, jeśli to ja porozmawiam z tajemniczym mężczyzną w niebieskim kaftanie. Ale on spodziewa się, że ja tam przyjdę. Wystarczy, że poczekasz gdzieś w pobliżu, aż sprawdzę, czy to nie był liścik od łowców czarownic. Dobrze. Zobaczymy się na miejscu. Liścik od łowców czarownic. Czy ona miała się coś dowiedzieć o tym megaskopie? Widzę, że coś tu się tak, dzieje. Geralt? Jak się czujesz? Tak sobie. A czemu pytasz? A tak sobie. Zastanawiałem się, jak twoja ręka, paznokcie... Odrosną. Słuchaj, to był mój pomysł. Wiedziałam, na co się decyduję. Nie musisz się o mnie martwić. Wiesz, może porozmawiamy o czymś innym? Chętnie. Sama miałam to zaproponować. No to bywaj. Bywaj. Bywaj, bywaj. Idziemy na targ rybny, co? Targ rybny to wspaniała miejscówka. Można dostać w łeb, zagrać w gwinta, pogłaskać świnkę. Jest super. Jest naprawdę super. O, można złoić na przykład jakiś ludzi juniora. Super. Tu przed chwilą byliśmy. Oj, biletów już nie sprzedają. A tu zobaczcie, jakie piękne malowidło. Fiu, fiu, fiu. Dobrze, czy to tutaj? Tak rybny? Oho, ho, ho, ho. Podejrzanie dużo ludzi w niebieskich kaftanach. Bardzo podejrzanie. Trzeba to stara suchobica. Chęci do życia ze mnie wysysa. Chciałem zapytać. Tak, czym mogę służyć? Po ile te pstrągi?
Wiesz, gdzie mogę kupić najtańsze pstrągi? Ale teraz nie sezon na pstrągi. Kup lepiej wiaderko ostrych, zobaczysz, jak się żona ucieszy. Nieźle. Tak? Po ile macie te pstrągi? Wiesz, gdzie mogę kupić najtańsze pstrągi? Możliwe. Ale to nie z tobą miałem się spotkać, panie. Jeśli chcesz porozmawiać z adresatką listu, to tylko w moim towarzystwie. Ostrożność nakazuje mi... W tej chwili ostrożność nakazuje ci się nie sprzeciwiać. Wierz mi. Chyba nie mam wyboru. Proszę za mną. Zapraszam, zapraszam. Kurde, sporo tutaj podejrzanych typów. I panów w niebieskich kaftanach. Tylko walcz. A ten bandyta to... Dziękuję. Chodźmy. To nie ma łatwego życia. Jak trolle. Czego od ciebie chcieli? Nie wiem. Pierwszy raz ich na oczy widziałem. Może... Ostatnio ktoś próbował wypytywać naszych gońców o panicza. Ale zaraz. Gdzie jest pani Marigold? Miała pani przyjść sama. Gdyby nie on, tamci trzej pewnie już by cię prowadzili na przesłuchanie. Ten wysoki to Waldo Muris. Pracuje dla łowców czarownic. A tak. Pewnie ma pani rację. Ja po prostu nie spodziewałem się, bo pani Wegelbud... Skoro już jesteśmy po wstępnych uprzejmościach, może powiesz, ktoś ty? Jestem pokojowcem pani Wegelbud. Nie chciałem was niczym urazić, panie. Dlaczego pani Wegelbud nie chciała spotkać się ze mną osobiście? Bała się, że będą ją śledzić. Ostatnio jest strzępkiem nerwów. Mam ci wierzyć? Mów, w czym rzecz? Chodzi o syna pani Wegelbud. Panicz Albert interesuje się alchemią i dowiedzieli się o nim strażnicy świątynni. Strażnikami bym się nie przejmowała, ale skoro próbowali cię dopaść pomocnicy łowców, sprawa wygląda poważnie. Tak. Pani Wegelbud udało się przekupić straż, ale łowcy płacą za każdego schwytanego czarodzieja, więc chyba... Strażnicy najpierw wzięli łapówkę od wystraszonej rodziny, a potem i tak szepnęli słówko łowcom. No. Podwójna zapłata. Skąd Ingrid Wegelbud wiedziała, że powinna zwrócić się właśnie do Triss? Dowiedzieliśmy się, że to pani Marigold pomogła zniknąć Myrze Bajs, kiedy łowcy zaczęli jej deptać po piętach. Myra kilka razy udzielała pani Ingrid magicznej pomocy w jej... dolegliwościach. To by się zgadzało. Kiedyś wspominała mi, że opiekuje się jakąś arystokratką. Wygląda na to, że Albert powinien zniknąć i to jak najszybciej. Mogę to zorganizować. Czy młody Wegelbud da radę niepostrzeżenie wymknąć się z domu? Niestety to nie takie proste. Panicz ukrywa się obecnie w wiejskiej posiadłości Wegelbudu. Żeby go stamtąd po cichu wyprowadzić, pani Ingrid chce urządzić wielki bal maskowy. A ja miałabym się tam zjawić i pomóc mu uciec. Tak. Bez pani nam się nie uda. Pani Wegelbud obawia się, że wszyscy domownicy są pod obserwacją. No to idziemy na bal. To dobry pomysł. Huczne przyjęcie powinno zmylić łowców. Tak. Zwłaszcza jeśli chociaż połowa tego, co słyszałam o balach w rezydencji Wegelbudów, to prawda. Podobno na ostatnim podano 100 różnych deserów, a fajerwerki puszczano aż do brzasku. Tym razem ze względu na trudne wojenne czasy będziemy musieli się ograniczyć do 85 deserów. Kandyzowane płatki błękitnych róż z Nazeiru stały się ostatnio bardzo trudno dostępne. Chciałabym to wszystko zobaczyć. No dobra, idziemy. Spodziewacie się jakichś problemów podczas przyjęcia? Najtrudniej będzie utrzymać w tajemnicy ucieczkę panicza przed jego babką. Jak to? Pani Patrycja Wegelbud jest gorliwą wyznawczynią Wiecznego Ognia. Nic nie wie o tym, że Albert interesuje się alchemią. Na szczęście starsza pani Wegelbud rzadko bywa w rezydencji za miastem. To rzeczywiście dość nietypowa rodzina. Nie mnie to oceniać, panie. Właśnie, on tylko pracuje. Może się zjawi ta pani babcia. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli zostawać do końca przyjęcia. Czy to znaczy, że pójdziesz tam ze mną? Oczywiście. Nie mogę pozwolić, żebyś sama narażała się na niebezpieczeństwo.
Pomyśl tylko, 85 deserów. Czy dalej masz 22 cale w talii? Uch, daj spokój. Jak dostaniemy się do rezydencji? Proszę o to zaproszenie. Strażnik przy bramie otrzyma szczegółowe instrukcje. Niech pani ubierze maskę lisa, dobrze? Powodzenia. Maska lisa od razu. Instrukcje. A ja co, dinozaura? Możemy tam iść od razu? Żartujesz, prawda? Przecież musimy się przygotować, przebrać. Przede wszystkim kup po drodze maski. Znasz sklep, który prowadzi Elihal? Na pewno znajdziesz tam wszystko, co potrzebne na bal. Byłem tam kiedyś. Elihal przyjaźni się z Jaskrem. Maski wystarczą, prawda? Chyba obejdzie się bez dubletu. Dublet Geralt jest bezdyskusyjny. Kiedy już to załatwisz, przyjdź do mnie. Nie dam rad. Ja go schowałem w skrzyni. Za miastem. Załóż nowy dublet, spodnie i buty przed pójściem do Triss. A możemy nie założyć? Możemy to zrobić. Kup maskę lisicy i tak muszę? Czekajcie. Czekajcie, czekajcie. Czy ja i tak muszę tą maskę kupić? A no tak, bo on nie miał tej lisicy. Mamy tylko te. Jeszcze kryształowa czaszka czeka. Filakterium. No, no, no. Panie Elihal. Lecimy. Lecimy po maskę. A tutaj wiecie co? Może od razu w skrzyni sobie zaczerpnę. Jest tu gdzieś Zoltan? Uzbrojone oprychy w mieście. No nie, chyba tam. Zoltan to gdzieś tam działa w innym miejscu na zadanko z Jaskrem, nie? Weźmiemy sobie ten skeligijski. Ach, skeligijski. Nilfgaardzkie pantofle. Nie, tu mamy te skeligijskie, tak. To chyba nie mam żadnych. Niech będą nilfgaardzkie. Dobra, to sobie weźmiemy. Będziemy jak pirat. Jak pirat, a i tak muszę do Elihala teraz dziabnąć, nie? Owcy czarownic. Nie macie co robić, co? W głowach fiubździu. Załóż nowy dublet. Spodnie i buty. Kurde, ja nie założę. Jestem buntownikiem z wyboru. Patrzcie, tutaj ma taki, taki ładny, niebieski. Witam serdecznie. Witaj, tym razem przyszedłeś obejrzeć wiosenną kolekcję? Oczywiście, letnią. Chętnie obejrzę twój towar. Oczywiście, proszę. Jeśli coś uwiera albo ciśnie, zawsze mogę przerobić na miejscu. Będzie leżeć jak druga skóra. Nawet jak trzecia. No i patrzcie, teraz dopiero ma tego lisa. Ale jaja. Kupię se dwie. Mogę mieć dwie? Arlekina, ptaka. Super. A, i tutaj muszę te skeligijskie. Proszę bardzo. Fajne. Bywaj. I tak nie założę. I tak mnie zmuszą. Takie żyćko. No dobra. Idziemy do Triss. Idziemy do Triss. Na razie nie będę się przebierał. Zobaczymy. I tak mnie zmuszą, nie? Znowu ten siwy. Znowu ten siwy. Siwy dziad. Nie możesz tego zrobić w tym miejscu. Chciałem zrobić zamieszanie. Gwiazdą tańczącą. Ohoho. Pani Triss. Geralt! Widzę, że jesteś w świetnym humorze. No i? Nic, po prostu do twarzy ci z tym ożywieniem. Masz już wszystko? Możemy iść do Wegelbudów? Dowiedziałaś się czegoś więcej o tym Albercie? Wśród czarodziejów prawie nikt o nim nie słyszał. Najwyraźniej to amator. To dlaczego straż i łowcy aż tak się nim zainteresowali? Bo jest łatwym łupem oczywiście. I właśnie dlatego powinniśmy mu pomóc. To bida, to bida. Czyli mogę w takim stroju, dziękuję.
Wszystko gotowe, możemy ruszać. Szkoda tylko, że nie ubrałeś się elegancko, jak prosiłam. Naprawdę oczekiwałaś, że pojawię się tu w koronkowym kołnierzu i z falbanami przy spodniach? Wyglądałbyś świetnie nawet z tiurniurą. Wolę nie pytać, co to takiego. A na razie musi ci wystarczyć Wiedźmin Sotę. To co? Idziemy? Leko. To tak, wilka, harlekina, ptaka. No chciałbym wilka, nie? Najlepszy wilk. Witam, szanownych państwa. Jesteśmy gośćmi pani Ingrid Wegelbud. Proszę pokazać zaproszenie. Wszystko się zgadza. Znajdziecie panią Wegelbud na podwórzu posiadłości. Nosi maskę papugi. I jeszcze jedno. Miecze proszę zostawić tutaj. Miecze i pierogi? Jaką papugę? To jakaś pomyłka. Na pewno wiesz, po co tu jesteśmy. Owszem, ale mam rozkaz dopilnować, aby wszyscy goście weszli na teren posiadłości bez broni. Zaraza. Życzę udanego wieczoru. Ach, jak to pięknie. Strasznie dawno nie byłam za miastem. Ja byłem wczoraj. No? Ale... No? Z tą chudą lafiryndą! No nie, płacz już. Przecież to nie jedyny mężczyzna na świecie. Jedyny! Ale to był baronet! Gdzie ja drugiego takiego znajdę? W Velen, na krzywuchowych moczarach. Ładnie to tak, starych przyjaciół nie poznawać? Hm? To jakaś pomyłka. Nie znam pana. Nie wygłupię się, Wiwianka. Wszędzie bym cię po tych włosach poznał. Możesz sobie zgrywać wielką panią, ale zanim cię ten baron Edward jakiś tam z rynsztocha wyłowił, byłaś zwykłą... Dosyć tego. Pani powiedziała, że cię nie zna. A to co, nowy jakiś? Jeszcze starszy niż poprzedni? Taki chuj zgrzymiały. Pewnie im mniej może, tym więcej płaci, co? Sam się prosisz. Ilu tamu? Zamożny mieszczanin. Przyszedłem tutaj na bitki. Przecież nic się nie stało. W Nowigradzie zajęcia nie znajdziesz. Pewnie, że nic się nie stało. Dostał w pyzgi tyle. Pani buziaczka. Zobaczy pani. Tylko proszę nie uciekać i zdjąć łaskę. Jest pan... Słucham, Mosterdzieju. Wszystko powiem pana żonie. Dobrze, ale najpierw buziaczek. Według mnie... Co tu się wyprawia? Nigdy nie przepadałam za czarodziejkami. Nigdy. Nigdy nie przepadała. To co będzie? No co będzie? Dobrze, dobrze. Ten się ugania. Ten już tutaj pod drzewem nogi zasłania. A strażnicy pilnują, czy tutaj inni nie knują. No dobrze. Kurzący. Przepraszam. Pierdący. Łaźnie są w Srebrnym Mieście. Polecam wizytę. Słucham, Mosterdzieju. Jak najbardziej, również polecam. W ładną pogodę można z murów dojrzeć chorągwi Nilfgaardu. Duszno, duszno. To miało być 85 deserów, nie trunków. Ale co? Moritz? Co ty tu robisz? Mała Marigold, no proszę. A myślałem, że to będzie eleganckie przyjęcie. Tak, ja też się za tobą stęskniłam. Ale darujmy sobie to teraz. Masz jak wydostać się z Nowigradu? Możesz dołączyć do nas. Miałbym dołączyć do was? To znaczy do kogo? Są tam też twoi przyjaciele. Kiedy już zbierzemy się wszyscy, wyprowadzę was. Ty wyprowadzisz? Wybacz, Marigold. Tak jakbym dał się prowadzić kulawemu kaczątku. Żegnam. Kto to był? To stary znajomy, nazywa się Moritz Diefenthal. Potem ci opowiem. Na pewno opowiesz? Dobra, panie Moritz. Problemy pan sprawiasz. Rozejrzyjmy się tu.
Ja w ryj dać mogę dać. Oj. Tam kogoś zobaczymy? Możliwe, możliwe. Karciochy. Oj, 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 oj. Karciochy. Dobry, dobry. Fajna maska ptaka. O, proszę, następny chętny. Prosimy. Sir Devanon właśnie zwolnił miejsce przy stole i już raczej nie wróci. A co się z nim stało? Jacyś dobrzy ludzie odprowadzili go na bok, żeby nie zrobił sobie nic złego. To jak? Gramy? Najpierw zmierzy się pan z grafem Wladimirem Kreti. Stać go na przegraną, więc będzie grać nieostrożnie. Rozkładaj, rozkładaj. Gramy. Chcę grać w karty. Dobra, tu jest ta katalika. Skojatel ma coś nowego. Tu nic. Nilfgaardem by można dziabnąć, ale my gramy Skoja teraz, nie? Najsłabszą. Dobra, spróbujemy tam Skoja, bo mamy też trudniejszy level, ale... Zobaczymy. Dobra, dziabiesz pierwszy pan. Nilfgaard, Nilfgaard. To tak, tutaj będzie można szpiegów podciągnąć. Nie jest idealnie, ale nie chciałbym Havekara dostać. Nie dostałem. Ale bunkrów nie ma, nie? Bunkrów nie ma, ale cóż, damy to na pierwsze. No nie ma Yennefer na siódemce. Pożyga. Pożyga od razu, no i jest problem. Że oni tą pożygę grają? Zwariowali? A, bo to jest trochę już teraz rozgarnięty ten przeciwnik. Zobaczymy, co z tego będzie. 6-6. Dyszka. Pasik. Co ty gadasz? To tyle. I musimy grać dalej, nie? Dobra, ja sobie jedną kartę ściągnę, ale poczekam jeszcze na... Jego zagranie może szpiega jakiegoś, ale widzę, że nic. Widzę, że nic. Pek. Filavandrel. Dobra, niech będzie to. Chyba, że teraz szpiega dziabnie. Nie ma w ogóle szpiegów wziął. Żartujesz? Żartujesz? Oby teraz nie grał pożygi. Czyste niebo, jakie wspaniałe, jakie piękne, nilfgaardzkie słońce. Czas, jeszcze jedną partię? Karta idzie, trzeba to wykorzystać. Kolejny przeciwnik to hrabia Gomo Selig. Ojciec w czasach swej świetności przegrał rodzinny majątek w Dolinie Nimnar, a Gomo poszedł w jego ślady. Nie należy go jednak lekceważyć w rozgrywce. Desperaci są niebezpieczni. Oj, widzę, że tu zagłębie desperatów. Karta idzie. Gramy. Karta idzie, karta idzie. Milwa na dyszkę. Super. Elegancko. Do tego harcownika, bo on tu za bardzo nie ma kolegów na razie, a szkoda. Dowódcy. Też nie mamy. Podwaja siłę twoich jednostek. Kurde, ale tu jest w sumie jedna karta. To też jest zawsze przewaga karty, nie? I tu sobie zaczynamy... A, Skojatel. To ciekawe. Ten sam lider. Dobra, dobra. Teraz jest całkiem, całkiem. Jak gramy na Skoja... Mamy trzy medyczki, tutaj Havekar. I to by można od razu zagrać, bo nie będzie pożygi. Ale jeszcze był ten Wilen, nie? Wilen na szóstkę by mi spalił. Kurde, naprawdę mało kart mamy. A tak trochę tego... Tak już tego Gwinta łupiemy, ale bardzo mało jeszcze. Jeszcze karcioch jest w taliach. Bardzo mało. W Nilfgaardzie w ogóle tam szpiegów nie ma, nie?
Bida z nędzą. Dobra, teraz poszliśmy na równe. Niestety rogu nie dobrałem. Może bardziej w ten róg jeszcze pójść? Bo tam chyba jeden róg w dali był, nie? Oj. Kurde, chłopie. Na dwie karty. Dwie karty, czy my to zrobimy? Nie, spasujemy sobie. Tego Isengrima i tak mocnego dał. Jedna karta do przodu. No mamy troszkę medyków. Do ogarnięcia. Ale fajny, fajny pojedynek. Już troszkę lepsi są, nie? Tyk, piąteczka. Tu będę mógł dwa razy medyczka zagrać. On ma szóstkę. Jup. Barclay Else. Jak tak będziemy łeb w łeb iść, to powinno się udać, nie? Ale zawsze gdzieś te karty mam teraz w głowie z Gwinta Online, naprawdę. Bo tam zupełnie inaczej one wyglądały. Wiadomo, że tam umiejętności to już 100 razy się zmieniały i zupełnie inne były. To oczywista sprawa, ale... No gdzieś jednak to gdzieś siedzi, człowieku. A Gwincik już... Ostatni rok wsparcia, nie? Później już... Community. Jeszcze jedną partię? Karta idzie, trzeba to wykorzystać. Sir Marius Flori. Mówią, że dzięki swojemu amuletowi z kości Zeugla nigdy nie przegrywa. Oczywiście, ja mógłbym coś na ten temat powiedzieć. Gramy. Rozkładaj, rozkładaj, panie. Ja tutaj dostałem potwora, nie? Wampiry Brooksa. No, no. Tu jeszcze nawet nie ma jednostek. A jak wygląda ten Nilfgaard? Ten Nilfgaard wygląda dobrze. Ale nie będziemy Nilfgaardem grać. To tak. Skojatel, róg. Dwa razy. Więcej nie ma. Dwa rogi mamy. To ciekawe. Zaczynaj, potworze. Wielki barbarzyńco. O, dostałem róg. Jest okej. Nie mam tych. Ojeju. Serio? Bym nie dostał tych? Dziadów ponurych? O, jest. Hawekarskie. Hawekarskie wsparcie. Tutaj mamy milwę. To wszystko można grać na środkowy. To musimy uważać na tą pożygę. Tu medyka jeszcze raz. Oj, widzę, że... Pierwsza runda będzie ostra. Będzie ostra. On sobie... tego lidera zagrał, więc to się wyrównało. Moja ulubiona karta chyba. Szpieg za 0. Ajajajajajajaj. 21. Szpieg za 0. Dobra, na razie tyle. Geralt z Rivi. Biały wilk. I potencja. Ajajajajajajaj. No będzie chyba trzeba zawalczyć, co? Rogiem obfitości. 54. On może spasuje teraz? Nie spasał, ale kurczę, jak teraz wyrzuci. Ale gruz. 55. Nie wierzę. 55. Ale jak on wyrzuci wiedźmy, będzie po herbacie. 77. Spasował, kurde. Amulet? Amulet działa. Ale tego Geralta bym chciał. No i tego Geralta bym chciał. Dobra, musimy troszkę pograć. Tutaj dosyć mocno. Gęsta mgła, nie wierzę. Dobra, wampir.
Ale można by jeszcze zagrać... O, ładnie się wyrzucił. Tylko mógłbym taki blef zrobić, nie? Taki blefik, ale nie wiem, czy wejdzie. No, zależy, jak tam jest ustawiony ten komputer. Bo on by mógł mi to Serio? On mógłby mi to spasować, nie? No teraz mamy 17. Jemu karta zostaje. No. Damy radę. Damy radę. Kurde, Lechu. Ej, ledwo. Ledwo, nie? To są pojedynki. To są pojedynki. No, fajnie. To było super. Emocje były. Doświadczenie jest. Ta piękna dama wyraźnie przynosi panu szczęście. Byłeś w zimie? A, jaskier. To chlew, nie glut stołeczny. Dzięki za oglądanie tego odcinka, a teraz koniecznie zobaczę kolejny film na kanale i do zobaczenia. Hej, hej, hej.